Proszę Państwa, tak jest. Bo jesteśmy dosyć spóźnieni. No i zabierzemy Państwu dużo czasu. Przepraszamy, że tak wpadliśmy na zapowiedzianie. No, dzwoniliśmy może. Ja nazywam się Paweł Gnaś, to jest moja narzeczona, jest na tyle. Mieszkamy na Wodnej tutaj niedaleko. Taka mapa u Państwa wisi, to może ja podejdę i może łatwiej to też przedstawić od samochodu. Zresztą tygodniu tutaj jest taka droga zaznaczona. Na tyłach Stawu Polskiego. Jakaś firma wyglądała. Zakład Gospodarki Spółka ZO realizuje tam zadanie dzielnicy. To jest chodnik, który łączy dla pieszych, gdzie będzie się można przemieścić pomiędzy ulicą Wodną, a ulicą Koźlarską, bo ona z przodu jest Koźlarska albo Krzywda, w zależności jak ją nazwiemy. I to jest ciąg pieszo jezdni. Znaczy nie jest ciąg pieszy rowerowy. Czyli to będzie stajeczne? To nie jest droga, zgodnie z miejscowym planem, tak. Były parę telefonów, była informacja, że... Będą postawione jakieś ograniczniki. Tak. Na końcu mają być słupki, żeby tam nie wjeżdżały samochody. Jest on zrobiony stłucznia na razie, ograniczony krawężnikami, nie wjeżdżany samochód, tam jest niebezpiecznie. Zresztą na wniosek części z Państwa, którzy tam mieszkają, dlatego że przechodzenie tam groziło czasami niebezpiecznym wpadnięciem do stanu, bo dużo osób tam chodzi za spacery, przemieszcza się, już nie mówię na ryby, ale po pierwsze na spacery, a często komunikacja jest osiedla, część adresu od ulicy Wodnej z ulicą Krzywda, bo nie ma wewnętrznej komunikacji samochodowej, bo te osiedla są podzielone między sobą. No jest, tylko nie został tam obniżony krawężnik. Ale to jest wewnętrzna sprawa osiedli, którą nie możemy interweniować. Jaka nawierzchnia jest przewidziana tutaj na tej drodze? Tłuszniowa. Tłuszniowa, tak? Czy nie będzie... Możliwe kiedyś będzie asfalt, ale to jak będzie, to mówię, to jest dwumetrowej szerokości. Widziałem. W związku z tym nie ma możliwości tam wieszenia samochodu. A jest taki odcinek tutaj, dosłownie gdzieś 20-metrowy, tak. Gdzie zostało błoto. Nie ma możliwości, bo działka kolejowa, proszę Państwa. My nie możemy wydatkować pieniędzy podatnika. Ale tak, nie można było się dogadać jakoś z PKP Nieruchomości. Proszę Państwa, my zadania realizujemy przez zarząd gospodarki, przepraszam, przez ZIKIP. No. I ZIKIP dysponuje jakby pieniędzmi w sposób merytoryczny. Nie możemy budować tam i remontować, gdzie nie jest działka gminy miejskiej Kraków. Ani nie ma porozumienia, a w tej sprawie jakoś możliwe, że deweloperzy albo wspólnoty mieszkaniowe, które tam są, będą mogli na własny koszt dorobić te 20 metrów. Formalnie to jest kwestia obrzeżenia. Kolejnie przyjdzie, nie powiem. Nie, kolej akurat tam, nie no, to jest taki problem, że kolej ma dalej, bo teren kolejowy jest ta droga technologiczna, która przechodzi przez następny przepływ. I pan sam mieszkamy tam od 4 lat i nigdy dookoła tego zbiornika nic nie było robione, także cieszymy się, że nie wiem, czy to za Państwa decyzją, czy nie, że ta droga powstaje. No właśnie. A tutaj połączenie z tandetą też będzie w ten sam sposób kiedyś tam przyszło? Tam są prywatne działki. Aha. Ja zapraszam jest mapka miejscowego planu. Można wejść na mapki na magicznym Krakowie i zobaczyć sprawę własności. Problem polega na tym, że dochodzi własność w większości nieruchomości prywatnych. Natomiast myśmy to ostatnio dyskutowali o ten teren przy tandecie, żeby zostawić go jako ziemię publiczną. Zapraszam do wejść na internet, planowanie przestrzenne, Biuro Planowania Przestrzennego. Płaszczu Krzywda jest taki miejscowy plan i Państwo zobaczycie. Jak jest zaprojektowane, że tam no jest bardzo mała odległość między stanami, także to jest ochrona, z jednej strony to jest bezpieczeństwo i ochrona, że można było przejeżdżać tam na rowerze, przejść matka z dzieckiem, z wózkiem, natomiast nie ma tam żadnego przejazdu dla samochodu. Są szerokość tego... Czyli ta ścieżka, która stąd biegnie do tandety, biegnie po działkach prywatnych. Częściowo. Bo tam widziałem, że na jesieni powiedzmy były przecinki robione tam, czyszczone drzewa, żeby dało się swobodnie przechodzić, więc... Myśmy tam ze środków dzielnicy, proszę Państwa, wykaszamy teren, który należy do miasta, po stronie ulicy Powstańców Wielkopolskich. I tam jest ta łąka, tak jest. Tam jest ta łąka koszona, dlatego że nie możemy z drugiej strony robić. W miejscowym planie, który był uchwalany w tamtej kadencji, nie dało się też zrobić ścieżki do tej drugiej strony, bo
Granicą były tereny kolejowe. Tereny kolejowe są wydzielone z planowania przestrzennego. To są tereny zamknięte. No, ostatnia sprawa już, bo nie chcę dużo Państwu czasu zabierać, nie? Sam staw jest własnością miasta, czy też... Większość i prywatna. Prywatna. Pani Gasiu, naprawdę większość i prywatna. Tam jest podział, panowie, to zobaczcie, jak wygląda. No właśnie, bo fajnie, że robimy tutaj coś dookoła, jakieś ścieżki rowerowe, nie wiem, tam udostępniamy to, co inwestujemy dla mieszkańców i tak dalej. No bo jednak jest to perełka na skalę całej dzielnicy i miasta, ale za chwilę, za kilka lat, my mieszkając tam 4 lata, obserwujemy, jak w geometrycznym tempie zarasta. Szczególnie tutaj, jak jest w tą stronę wiatr nawiewa, to jest akumulacja, piasek się osadza, tam jest dosłownie, nie wiem, pół metra, metr na głębokości. Także za chwilę zacznie zarastać od tej strony i nie wiem, za kilka lat. Proszę Państwa, jako dzielnica nie bardzo możemy działać tu w kierunku, bo staw ma jeden problem. Staw jest płytki. W większości ma do 2 metrów, ale ma jeden problem, ma podwójne dno. Problem polega na tym, że przyklotka kanadyjska, ona rośnie, inne rośliny zarasta i ona opada i on po prostu cały czas się zamula i tam jest przydłucha i do ryb, dla ryb i tam innych stworzeń. Staw należałoby czyścić i oczyścić do roślinności. Ale nie bardzo można to zrobić na terenie, który w większości jest terenem prywatnym, bo on jest podziałany, także nie jest dzień jak taki. Ale nie czyścili... Żeby lot wziął te dzierżawy, no tak. Właśnie, to są ciężkie pieniądze. Weźmy, proszę Państwa, ja kiedyś próbowałem wprowadzić tam amura, po to, żeby tą roślinność zjadła. Przepraszam, że wchodzę. Amura, w każdym razie na dzisiaj jest możliwość tylko mechanicznie. Tego problemu nie rozwiążemy jakby na terenie dzielnicy, bo trzeba by szukać, nie wiem, jakichś organizacji pozarządowych, które moglibyśmy jakiś unijny program czy coś takiego wprowadzić, czy przez LOP, czyszczenie tego zbiornika, dlatego że no, zbiornik wymaga czyszczenia, ale on sobie, to jest poważne zagadnienie, to nie jest tak, że sobie też prezydent, zanim tutaj przyszedłem, zgłębiłem trochę temat wpuszczenia amura. To nie jest dobry pomysł tego. Czy pokazuje się, że amur to, co zjada, to z powrotem wypuszcza jako nawóz i roślinność okazuje się, że jeszcze mocniej rośnie. Bo dorosty zamieniają się w... Ale tam jest pas stokrotny, tam jest są pod ochroną. Tak, wiem, tylko chodzi mi o to, że za chwilę nie będziemy mieli czego chronić, prawda? No tak, ale właśnie zrobi się z tego, nie wiem, czy torfowisko, czy cokolwiek. Nie wiem, jakieś tam, no nie chcę tutaj czarnowictwa jakiegoś zmieszać, ale nie wiem, lobby deweloperskie stwierdzi, że tam no, z kimś jeszcze dokupi, że no to już nie ma z tego ale lobby deweloperskie nie będzie na pewno tam i tam zrobimy sobie zaraz tutaj kolejny, nie wiem, market czy centrum. Proszę pana, opowiem z nim miejsce wyślałem. I to jest, że tak powiem, ochrona. Studium też jest ochrona. A w którym roku pan mieszka? Tutaj. 2048. To było jasne, że też byliśmy przeciwko. Tak jest. Przeciwko budowie tych bloków, które zbyt blisko zbliżały się do... Pan przychodzi, bo pan przychodzi ratować zbiornik. Dzisiaj pan się podoba, ma fajny widok. A my wszyscy pamiętamy, kiedy ten zbiornik był otoczony zielenią, nie było bloków. I cały czas blokowaliśmy, żeby tam nie kupować, bo dla nas to też jest perełka. No więc wie pan, no, tylko nie od 4 lat, tylko troszeczkę... No tak, to że tutaj te bloki, powiedzmy 28, 6, 4, to jest temat ostatnich tam 4-5 lat powiedzmy, a cała tutaj wodna, te no to jest ostatnie, to są 15 lat. Nie, gdzie jest pan? No teraz, no to powiedzmy sobie szczerze, co to jest 15 lat? No dobra, ale kolejny blok powstaje w tym miejscu, to jest od strony krzywdy. Za chwilę kolejny powstanie tu, więc to jest takie... Proszę pana. Proszę pana, też wolelibyśmy, żeby tam była zielona łąka. Żeby żadnego bloku nie było. Pana mieć odebra. Ale nasze pytanie, proszę Państwa, jest inne. Czy możemy coś zrobić i przeciwdziałać temu, żeby ten staw nam nie zarósł? A budowlankę już zostawmy, bo to już się stało. My na dzisiaj nie mamy pomysłu, jak wydatkować środki publiczne na temat czyszczenia stawu, który będzie kosztował kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jak macie Państwo jakiś pomysł, zapraszamy... Kilkaset tysięcy złotych. Ale ja myślę, że można zrobić, jeżeli nie ma pieniędzy, nie możemy wydatkować na ten staw, ale możemy pisać, tak? Możemy napisać do ZIKIT, możemy napisać do EDO-SIU, możemy napisać do jeszcze innych instytucji, czy do rągu.
I ja zapraszam Państwa na jakieś, nie wiem, zorganizuję spotkanie, jest komisja, zostawić namiary na Państwa, będzie komisja infrastruktury, można porozmawiać na ten temat. Na dzisiaj mówię, temat szybki, Państwo wrzucacie aktą, rozumiem, przyjdźcie po informację, czy to będzie ścieżka, czy będzie duża droga. Sami Państwo widzicie, że to jest ścieżka, nie droga i rozumiem, że cieszycie się, że tam będzie ta super. Ja mam jeszcze tylko pytanie, bo to było na prośbę osób mieszkających na tym... To było wprowadzone zadanie przez radnego, który jest tamtego rejonu, to znaczy, że... Żeby powstała ta droga, tak? Tak. Dobrze, a dokąd ona ma niby prowadzić i dlaczego nie mamy korzystać z drogi nowej, osiedlowej? Bo Pan mówił, przez telefon nasz przedstawiciel z Panem rozmawiał bodajże i Pan twierdził, że tam ludzie chodzą do szkoły i do pracy. Tymczasem tam już jest koniec, tam jest tunel. Ale proszę Pani, my mówimy o dwóch różnych rzeczach. My mówimy o ścieżce prawa niebezpieczna, spadzista i można było spać, jak było mokro, wjechać na dół do stawu i mówimy o przejściu pomiędzy ulicą Wodną, czyli tam, gdzie był stary przejście pod tunel, gdzie jest zatapiane i nigdy nie będzie, bo przed wojną wybudowane i nie ma nigdzie przejazdu. I mówimy o drodze, która została, ona przedtem się nazywała Koślarska, ale po przeprowadzeniu Kuchnińskiego prowadzonej za ulica Krzywda. I mówimy o połączeniu jakby tych dwóch, że wewnętrznym duktem, czy jak się idzie wokół stawu, po stronę podwórza, czy jak przechodzimy, możemy sobie przejść. Ona nie ma charakteru globalnego jakiegoś ciągu komunikacyjnego. To jest wewnętrzny deptar, który można z jednej strony przejść do tramwaju. Jeżeli Państwo nie przechodzicie od drugiej strony, to możecie, jak ktoś ma zewnętrzne bloki, to może przejść tutaj do tramwaju i wyjść sobie na przystanek na Gromadzkiej, względnie do pracy przyjść, jak widzicie, z tandety, ze spaceru, wejść z tej strony, względnie do celu spacerowych, tak jak większość tam osób chodzi. Nic w tym, ja nie widzę w ogóle... Czy problem polegał na tym, że firma budowlana, która tam wykonuje te prace, stwierdziła, że będzie tam asfalt? Udaliśmy się do ekologów, odpowiadam, którzy... docelowo jest możliwe, że będzie na tym, bo docelowo jest możliwe, że na tym ciągu pierwszym będzie asfalt, no żeby się właściwie tam poruszać. Tam są zrobione krawężniki, na dzisiaj nie ma na tyle środków i jest zasypane to tłuczniem. No więc właśnie, to chciałam powiedzieć, że w naszej dzielnicy są dziury, które ZIKIT nie ma pieniędzy załatać, natomiast wylewa się asfalt w prawie rezerwacie, dlatego że pojawiły się tam ropuchy, są gniazda ptaków i tak dalej, a asfalt z ekologią ma tyle... Ale rozumiesz, że jak będzie kostka brukowa, to jest dobrze? Nie, też nie. Tłuczeń powinien zostać jako ostatni. Ale mówmy się szczerze, na dzisiaj nie ma pieniędzy tam na asfalt. Więc chcemy tylko po prostu zapewnienia. Rozumiem, że w sytuacji, kiedy będą dziury, Państwo sami będziecie tą tłuszczową drogę w jakiś sposób naprawiać. Chciałem tylko przypomnieć, że w drugim rezerwacie na Tarkach III aleki są asfaltowe od 40 lat i nawet specjaliści od asfaltu. Nie ma żadnych asfaltowych ścieżek. No ja nie widziałem do tej pory przez 30 lat. Chciałem Pani tylko powiedzieć na koniec, że dyskusja na temat asfaltu w Łodzi odbyła się w tej razie ponad 10, dlatego specjalista w tej sprawie jest Pan Bolek. To już tak nie mówię złośliwie, ale doszliśmy do tego, że asfalt, nawet asfaltowany, jest postawiona zapora w Dobczycach. Asfalt po wyasfaltowaniu nie wpływa negatywnie na jakość wody. Ja bym prosił, żebyśmy żadnych wyrzutów. Dziękujemy Państwu bardzo, przyjęliśmy sygnał. Proszę się dlaczego skontaktować. Byłem, bo Państwa udzielę informacji, kiedy jest komisja i czas. Dziękujemy bardzo. Dyżury, proszę Państwa, w czwartki od godziny 14 do 16. Dobrze. Dziękujemy. Dziękujemy również.